Witam serdecznie w odcinku pilotażowym nowej serii podcastów pod ciągle jeszcze roboczym tytułem Nasze źródła, ale to chyba dobry tytuł na ten cykl podcastów. O czym ma być? No właśnie, w tytule powinno się jak gdyby zawierać wyjaśnienie tego, czym ma być podcast, ale oczywiście nasze źródła to można różnie rozumieć, dlatego warto troszeczkę więcej na ten temat powiedzieć i dlatego właśnie powiem w tym odcinku pierwszym pilotażowym. Ja nazywam się Borys Kozielski, jestem podcasterem od 2005 roku i właśnie tworzę nowy kanał podcastu, w którym zawierać się będą informacje o źródłach, o naszych źródłach, o źródłach naszej kultury, o źródłach naszego życia, naszych przemyśleń. I postępując zgodnie z maksymą Theodora Roosevelta, rób to, co możesz, tym, co posiadasz i tam, gdzie jesteś. Właśnie postanowiłem rozpocząć kolejny, nie wiem, który to już cykl podcastów. Wszystkie pozostałe można znaleźć na stronie podcasty.info/Borys Kozielski, chociaż ostatnio trzy chyba cykle nowe powstały, których tam jeszcze nie ma, no ale jest tam już duża lista, także będzie zaktualizowana na pewno. Nasze źródła. To ma być podcast, którego źródłem jest taka moja myśl, że warto byłoby przekazywać informacje o tym, co takiego nowego dzieje się w wiki źródłach. Ponieważ jestem wikipedystą, to i zaangażowałem się też w działania w wiki źródłach, to postanowiłem spożytkować moją energię również na to, żeby przekazywać publicznie informacje o tym, co to takiego jest, co to są te wiki źródła i co tam takiego się dzieje wartościowego. Myślę, że osoby, które znają wiki źródła, doceniają to, co tam się dzieje, a dzieje się bardzo dużo i dlatego warto o tym powiedzieć. I początkowo myślałem, że będzie to taki podcast, który będzie raz w miesiącu przedstawiał sylwetkę miesiąca, na przykład, która jest na głównej stronie wiki źródeł. I co miesiąc się zmienia, to jeszcze będzie tematem, to co będzie w tym podcaście, to jeszcze będzie tematem rozmów z innymi wikiskrybami, być może podczas konferencji, która ma się niedługo odbyć, ale to będzie taka podstawa. Myślę, że to, żeby zwrócić uwagę, że jakiś tekst już jest przepisany, że jest na czytniki dostępny, że można go sobie pobrać, że te teksty z domeny publicznej, które są wybierane przez wolontariuszy wikiskrybów, którzy nazywają się wikiskrybami, no to właśnie warto zwrócić na to uwagę i być może ktoś zachęcony taką informacją w podcaście, które będą krótkie, informacyjne, sięgnie po te źródła naszej kultury i będzie mógł dzięki temu spojrzeć, czy nie warto byłoby się dołożyć, bo jest bardzo dużo do zrobienia w wiki źródłach, a no, dużo satysfakcji daje takie na przykład pomoc w przepisaniu książki. No w ogóle co tam się dzieje takiego na tych wiki źródłach, że tak je zachwalam? No, to jest projekt siostrzany Wikipedii. To taka duża siostra, ta Wikipedia. Wiki źródła są mało znane, dużo mniej znane. Natomiast do czego służy? Służy do gromadzenia źródeł informacji, źródłowych publikacji, które są dostępne na wolnych licencjach albo w domenie publicznej. No i takich, bardzo dużo takich publikacji już jest. Są one udostępniane na przykład na Wikimedia Commons w postaci skanów książek, których źródłem jest na przykład polona.pl, Biblioteka Narodowa. No ale to jeszcze nie wszystko, prawda, bo skan to jest jednak duży plik i żeby go przeczytać,
No to można oczywiście oglądać obrazek sobie i przekładać strony, ale to by strasznie dużo zajmowało transferu i czasu, więc wolontariusze zajmują się tym, żeby przepisywać te teksty. Oczywiście nie tak bez pomocy automatyki, którą możemy wykorzystać, czyli programów OCR do czytania tekstu. To znaczy taki skan trafia do programu, który czyta, rozpoznaje literki i po prostu przedstawia go w formie tekstu, ale pojawia się tam przy okazji dużo błędów, bo czasem jakaś plamka się w papierze pojawiła i wtedy zmienia to zupełnie sens. Dlatego potrzebni są wolontariusze, którzy czytając książkę, porównując ją ze skanem, poprawiają te błędy, które tam się znalazły. A poprawiają też błędy, które się znalazły w druku, niezamierzone przez autorów. No ale to już jest oddzielna historia. W każdym razie co miesiąc pojawia się sporo takich nowych tekstów i będę mówił o tym, jakie się pojawiły, jacy autorzy zaistnieli, bo to nie jest taki automat, że po prostu wszystko, co się da, to tam się pojawia. To jest pewien wybór ludzi, którzy nad tym pracują, którzy lubią to, którzy to kochają, dla których to jest pasja. I to oni będą, to oni decydują o tym, co chcą czytać, co chcą tam umieszczać i to jest bardzo ciekawe podążać tymi śladami, bo to jest jednocześnie taka podpowiedź, co kogoś innego zainteresowało. Dlatego warto się pochylić nad tym, a może komuś wpadnie w ucho coś, co będzie chciał potem przeczytać, pobrać sobie z wiki źródeł, a jednocześnie może raz w miesiącu, jak mu się przypomni, że może pomóc w jakimś przepisywaniu nowego dzieła, które trafiło na przykład do wiki źródeł, no to może się zachęci, żeby tutaj w tym pomóc. Sięgnąłem jeszcze do wiki cytatów, nie tylko po ten jeden cytat z Theodora Roosevelta, ale no takim mottem tego podcastu będzie chyba cytat ze Zbigniewa Herberta. Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd, z prądem płyną śmiecie. To jest cytat, który no tak daje dużo do myślenia i rzeczywiście coś w tym jest, prawda? Że sięga się do źródeł i też takie dziennikarstwo z prawdziwego zdarzenia oparte właśnie jest na tym, żeby sięgać do źródeł, a nie tak jak wszyscy w tej chwili jak gdyby ulegać takiemu poczuciu, że jak coś ktoś napisał, no to już wiadomo, że tak jest. Nie, trzeba sięgnąć do źródeł, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda, bo to chyba też trochę chodzi o poszukiwanie prawdy. No i przy okazji znalazłem jeszcze inne cytaty, na przykład cesarza rzymskiego Marka Aureliusza. Zajrzyj w siebie, w twoim wnętrzu jest źródło, które nigdy nie wyschnie, jeśli potrafisz je odszukać. Ja znajduję to źródło i to jest właśnie źródło, które nie wysycha i powoduje, że to, co napisał Paulo Coelho, bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda. No i staram się być takim bijącym źródłem i tworzę nowe podcasty. One się nie biorą z niczego, one się biorą właśnie z tego źródła wewnętrznego, w które próbuję spojrzeć. Kolejny cytat, który chciałbym wam tutaj przytoczyć, to cytat z Matki Teresy z Kalkuty. Miej czas na to, aby pomyśleć. To źródło mocy. Ten czas, który poświęcałem, odrzucając takie przeszkadzajki, takie rozrywki szybkie, żeby nie zajmować sobie czasu w całości różnymi zajęciami, tylko żeby pozostawić sobie czas na przemyślenia. I rzeczywiście ja odnajduję to źródło mocy, które jest w tym myśleniu i myślę, że no i właśnie myślę, że też dla was to może być coś ciekawego.
Źródłem każdego działania jest myśl. Ralph Waldo Emerson. Nie wiem, kto to jest, ale ponieważ tutaj oczywiście jest też źródło tej informacji, także można sięgnąć do tego opisu i znaleźć autora i opis dokładny. Bardzo ciekawa myśl, także zaraz sięgnę sobie i dowiem się więcej o Ralfie, który taką mądrą myśl napisał. Źródłem każdego działania jest myśl. Takie trochę oczywiste, ale no nie wiem, czy tak jest. Może tak nie jest, że może to niektóre rzeczy robimy odruchowo. No, więc właśnie, tutaj jest też pole do dyskusji, prawda? Ten, kto ma dostęp do źródła, nie czerpie z kałuży. No i powiedzcie, kto to mógł napisać? Leonardo da Vinci. To już dosyć stara myśl, ale też daje do myślenia. No i jeszcze jeden cytat, podobny do tego pierwszego. By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd. Stanisław Lec, myśli nieuczesane. Wszystkie te linki do tych cytatów i cytaty będą w notatce do dzisiejszej audycji. I właśnie notatki będą chyba znaczącą częścią tego podcastu, dlatego chyba nie będą to chaptery, w których teraz można też umieszczać linki i fotografie, a może właśnie jakieś zdjęcia, książek, okładek, warto będzie zamieszczać te oryginalne, które będą, o których będę mówił raz w miesiącu. Oprócz tego, że raz w miesiącu będzie taka audycja, która podsumowuje albo rozpoczyna miesiąc, jeszcze nie wiem dokładnie, jeszcze się nad tym zastanawiam, to pojawią się audycje bonusowe i dzisiaj już jestem po nagraniu takiej jednej audycji bonusowej, bo jak zacząłem myśleć o tym podcaście, to trafiłem na Polonę, polona.pl i tak myślałem, że tam, że spróbuję, że po prostu opowiem o tej Polonie na przykład, że to będzie jeden z podcastów, ale zobaczyłem, że tam jest tak dużo różnych rzeczy, że postanowiłem zwrócić się do kogoś o pomoc, żeby mi poradził, jak tam się poruszać po tej Polonie. No i dostałem kontakt do dyrektora Biblioteki Narodowej i już jestem po rozmowie, także już jest ta rozmowa nagrana. Teraz pan dyrektor słucha tej rozmowy, czy tam jest coś do poprawienia. Pewnie nic nie ma, no ale taka możliwość akredytacji, możliwość autoryzacji musi być, dlatego pan dyrektor zaakceptuje to i wtedy myślę, że może jeszcze uda się przed konferencją wrzucić taki bonusowy odcinek z rozmową właśnie z panem dyrektorem Tomaszem Makowskim. Tak by się aż chciało, żeby takich audycji było więcej. No ale i oczywiście jak się zaczyna o czymś myśleć, to się to, ten pomysł rozrasta i pojawiają się nowe możliwości. Oczywiście no, naszymi źródłami na pewno nasze źródła można znaleźć w Muzeum Narodowym na przykład. Też można by było współpracę nawiązać, porozmawiać z różnymi osobami. Jak najbardziej. Ja no, taki mam trochę zawsze dylemat, bo jak się zagłębiam w jakiś temat, to on mi się strasznie poszerza i chciałbym go bardzo eksplorować, poświęcić więcej czasu, no ale tego czasu nie mam aż tak dużo. Dlatego zapraszam do współpracy. Może ktoś ma ten czas i chce go poświęcić, bo to jest działalność nie przynosząca żadnych dochodów. A może ktoś ma pomysł na to, jak spowodować, żeby były jakieś przychody związane z takimi podcastami. Wtedy mogłoby ich być więcej, bo można byłoby zamiast zarabiać pieniądze na życie, zarobić na to, żeby produkować takie podcasty. Ale myślę, że to na razie wystarczy. Chyba, że ktoś właśnie ma czas, to może spróbujemy wtedy stworzyć taką redakcję
naszych źródeł i będziemy się zastanawiać, jak ten wolny czas spożytkować w taki sposób, żeby była wartość dla słuchaczy. Więc pomysłów mam dużo, ale no, muszę je odłożyć na półkę i tak trochę z rozpędu już porozmawiałem z dyrektorem Tomaszem Makowskim, ale no po prostu nie mam na to czasu. To mi zajęło 3 godziny mniej więcej i cały dzień przez to jest troszeczkę rozbity. Już nie mogę nic innego zrobić, a mam inne zobowiązania wobec słuchaczy, którzy na przykład naukę XXI wieku wspierają, więc nie mogę odkładać tego na bok. To jest główny nurt moich działań, a nasze źródła to tak przy okazji, jak po prostu mam czas. I namawiam was gorąco do tego, żebyśmy coś wspólnie tutaj zrobili. Może znajdzie się kilku chętnych jeszcze, którzy będą chcieli tworzyć taką redakcję. Inne podcasty, które tworzę, też pasują do naszych źródeł. Na przykład ostatnio zacząłem publikować taki podcast pod nazwą Historie. Historie opowiadane. To są takie historie, które możemy usłyszeć z ust osób, które przeżyły te historie. I wydaje mi się, że to jest wielka wartość w tym przekazie słownym, w przekazie takim audio, a nie w przekazie tekstowym, że tutaj dużo łatwiej odczuć taką autentyczność i te przeżycia odczuć na sobie bardziej może. Posłuchajcie tego podcastu, jeśli was interesują historie, które opowiada w pierwszej serii pan pułkownik Czesław Lewandowski, który urodził się w 1927 roku. No i opowiada o wojnie, o wybuchu wojny w Warszawie, o szarych szeregach, o godzinie W, powstaniu warszawskim. Opowiada też o tym, jak się toczyły jego losy po wojnie i opowiada również o tym, jak uczestniczył jako żołnierz w próbach jądrowych na poligonach Związku Radzieckiego. To ostatnia audycja, która dopiero za 8 tygodni się pojawi, także, ale już można sobie zasubskrybować. Tak sobie zapisałem tutaj, że będę szukał sponsorów, którzy pomogą rozwinąć ten podcast, ale nawet jeśli to będzie zbyt trudne zadanie dla mnie, bo ja nie bardzo sobie z tym radzę, to i tak będą powstawać nowe odcinki. Także nie musicie się obawiać. Taki program minimum to jest właśnie to, żeby raz w miesiącu nagrać taki odcinek o tym, co się nowego wydarzyło w Wikiźródłach. No i na koniec jeszcze muszę powiedzieć, że projekt jest realizowany w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się i że będziemy bardzo wdzięczni, jeśli zechcesz pomóc w produkcji kolejnych odcinków, przekazując darowiznę na konto, które można znaleźć na stronie otwórzsieorg.pl/dotacje. Ten link oczywiście będzie w opisie do dzisiejszej audycji. No i te odcinki wszystkie, każdy oddzielnie będzie też opisany licencją. Dostępne są właśnie na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 3.0.pl, dostępnej pod adresem, do którego link będzie w opisie. Uznanie autorstwa można oznaczać pozostawiając zapowiedź końcową odcinka lub w przypadku wykorzystania fragmentów poprzez zamieszczenie informacji wykorzystano fragment podcastu pod tytułem Nasze źródła. To jest też nowość w moich podcastach. Do tej pory nie było takiej szczegółowej informacji o prawach autorskich, ale myślę, że zmierzamy w tym kierunku, żeby takie informacje miały swoją wartość i żeby dzięki nim można było korzystać bez pytania autora o zgodę, bo ta zgoda wstępnie jest właśnie przez to tutaj jakoś wyrażona. No to już wszystko w takim razie. Mam nadzieję, że ten przydługi troszkę pilotażowy odcinek nie jest dla was zbyt nudny. Jeśli ktoś chciałby się podzielić swoimi myślami na ten temat, zapraszam do kontaktu boryskozielski@gmail.com.
albo właściwie boryskozielski@wikiradio.org. To lepiej pod tym drugim adresem do mnie pisać w sprawie tego podcastu. No i zapraszam do studia Młodzieżowego Domu Kultury w Warszawie przy ulicy Łazienkowskiej 7 na spotkania, które odbywają się raz na jakiś czas w studiu Wikiradia i wtedy możemy właśnie też pomyśleć o stworzeniu redakcji albo kolejnego odcinka podcastu, albo zastanowić się, jak rozwinąć współpracę, jeśli chodzi o Wiki Źródła, bo te spotkania, które pierwsze z nich odbędzie się już 4, czyli właściwie w sobotę najbliższą, będzie to spotkanie, w którym można się dowiedzieć, zobaczyć właśnie jak edytować Wiki Źródła, jak pomóc w tworzeniu publikacji, które tworzą Wiki Źródła. Nasze źródła. To są nasze źródła. My je tworzymy, my je przechowujemy, my o nie dbamy, my je polecamy, my je zachowujemy i my o nich mówimy. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia następnym razem.